Czyli że Mary Wagner prosi o niewiele, nie o stroje, nie o nic, tylko o modlitwę, widzicie Państwo, o modlitwę prosi. No. O modlitwę, tak. Aborcji, zabijania dzieci na masową dzisiaj skalę w Kanadzie, on przede wszystkim rani Jezusa, a ona jest tą osobą, która tych dzieci może i stara się bronić całym sercem, prosi i zachęca do tego też nas. No i można by, no, nie będzie w więzieniu kolejny raz, ale dla niej to też nie prosta sprawa, bo cały czas, no, że winna, prawda, tego, tak, że broni. Tak, ten wyrok w sprawie Mary Wagner nie jest dla nas całkowicie satysfakcjonujący. Mary Wagner nie została uniewinniona. Niemniej jednak, i to mówią osoby z Kanady, członkowie Koalicji dla Życia, to jest koalicja, która bezpośrednio już zajmowała się listami dla Mary Wagner, przygotowywała jej te listy w tych ostatnich dniach przed procesem, gdy szczególnie dużo ich przyszło. Oni mówią, ten wyrok, te słowa sędziego, to jest nadzieja, to jest dobry znak, ponieważ no, nasze prawo jest tak okrutne, że w świetle prawa Mary Wagner jest przestępcą. To, że sędzia wyraził się pozytywnie na temat samej osoby Mary Wagner i że na poczet kary zaliczył już ten czas, który Mary spędziła w areszcie, to tę grupę, która walczy o życie dzieci nienarodzonych w Kanadzie, satysfakcjonuje i ojcami przyznają, no wolelibyśmy więcej, ale to nas cieszy. My też cieszymy się, że Mary Wagner jest wolna. Wiemy, że ona nie przestanie. Wiemy, że dalej będzie się modlić o życie dzieci, że dalej będzie wspierać matki na pewno z nie mniejszą odwagą i determinacją. Pisze też na końcu listu, chciałabym dodać, iż modlę się, byśmy byli bardziej gorliwi w wierze i pamiętali, że niezależnie od tego, jaki może zapaść wyrok, stwierdzenie winny, przypomina nam, iż nasi najmniejsi bracia i siostry nie liczą się w oczach sądów. Niech Bóg obdarzy nas swoim światłem i miłością, abyśmy byli Jego radosnymi świadkami. Mary. To prawda, w tym całym okrucieństwie, które dzieje się w klinikach aborcyjnych, w kraju, w którym Mary Wagner żyje, ona widzi no ten straszny paradoks. No, dzieci nienarodzone nie mają statusu osoby, nie mają statusu pacjenta, kogoś, kogo można by bronić, ale z drugiej strony Mary Wagner pisze o radości. No. W tej całej trudnej sytuacji, w tym dramacie, ona widzi radość i to jeszcze czyni ją bardziej autentycznym świadkiem Chrystusa. Modli się, wspiera, pomaga, ale jednocześnie jest w niej radość. Pani dyrektor, mamy też kolejną inicjatywę od kwietnia, Zatrzymaj aborcję. Tu myślimy o tym zakazie aborcji prenatalnej. Obrońcy życia chcieliby, no, czy dążą do tego, byśmy my podnosili swoją świadomość, ale też do pełnej, prawnej ochrony życia poczętego. Zgadza się. Inicjatywa Zatrzymaj aborcję, no, łączy już w tej chwili ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Łączy wszystkich ludzi, którzy po prostu nie zgadzają się na zabijanie człowieka. Ta inicjatywa ma bardzo krótki postulat. Ten postulat to wykreślenie z prawa przepisu, który dziś pozwala na zabijanie dziecka w fazie prenatalnej, bo stwierdzono u niego podejrzenie choroby. To jest przepis, który odpowiada za 95% aborcji w Polsce, w polskich szpitalach. W 2016 roku na 1098 aborcji w polskich szpitalach. Coś się stało i nie mogliśmy tego dokończyć. Nie ten czas i bez sensu. Oręcz, że Państwa, to jest szansa, aby to okrutne prawo zmienić. W tej chwili trwa zbiórka podpisów. Słuchacze Radia Maryja wiedzą o tej zbiórce. Taka głupota. Wiele się zaangażowało. Jeśli ktoś jeszcze nie podpisał się pod projektem tej inicjatywy obywatelskiej, to bardzo gorąco o to proszę i do tego zachęcam. Jak zbieramy podpisy i do kiedy? Podpisy zbieramy do połowy listopada. Pod koniec listopada one muszą zostać złożone w Sejmie, dlatego te ostatnie dwa tygodnie są potrzebne na policzenie i zweryfikowanie podpisów. Zbieramy do połowy listopada. Na stronie zatrzymajaborcje.pl jest do pobrania karta, na której można się podpisywać. Tę kartę można było już też wielokrotnie znaleźć w naszym dzienniku. Jest ona powszechnie dostępna. Też bardzo zachęcam do tego, aby tę kartę pobierać, organizować zbiórki w swoich rodzinach, parafiach, wśród znajomych, sąsiadów, no dosłownie wszędzie. Wiemy, że Polacy sprzeciwiają się temu, aby sprzeciwiają się zabijaniu dzieci, które podejrzewa się chorobę i musimy to poparcie okazać właśnie podpisami. Mamy otwarłem tą stronę Zatrzymaj aborcję, pisane łącznie.pl i pojawia się do końca zbiórki pozostało 62 dni, 11 godzin, 7 minut i 18 sekund. A na podpisanie wystarczy dosłownie 30 sekund.
Bardzo dziękuję pani dyrektor, więc pamiętajmy o modlitwie, do tego zachęca nas Mary Wagner, żebyśmy z większą jeszcze radością gorliwiej to czynili ze względu na naszą wiarę i pamięć o tym, co możemy uczynić dla najmłodszych pod sercem matek, dzieci, szczególnie zagrożonych. Zachęcamy do modlitwy, módlmy się i działajmy. Tyle możemy zrobić dla nienarodzonych dzieci. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Naszym gościem była pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen Go Polska. Dziękuję państwu za uwagę. To były aktualności dnia. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja. 7 października w Polsce będzie potężna modlitwa. Zapraszamy do tej modlitwy. Jest to inicjatywa ludzi świeckich, którzy zgłosili się do Konferencji Episkopatu Polski i Konferencja Episkopatu Polski pobłogosławiła tę sprawę. Udział w wydarzeniu zapowiedziały 22 diecezje graniczne. Wyznaczonych zostało 319 kościołów stacyjnych. Organizatorzy spodziewają się wielu tysięcy ludzi modlących się. Jak powiedział przewodniczący, a właściwie sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Bliziński, chroniec bez granic nawiązuje bezpośrednio do setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 maja 1917 roku objawiają się Matka Najświętsza trojgu dzieciom. Znamy tę historię. Zaprosiła do modlitwy, zaprosiła, wezwała nas wszystkich do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. Patrząc na sytuację Polski i świata, będziemy się modlić właśnie za Polskę i świat, o pokój w świecie, o to, żeby bezpieczna była Polska, by nie było jakiegoś wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie czy świecie, żeby uchronić się przed islamizacją. Wiele mamy intencji. Widzimy, jaka jest sytuacja Polski, no, wewnątrz ojczyzny, z zewnątrz. Nie, to co innego, takiego innego dzwonię, ale tutaj. Świata. No, może i do... I dlatego modlimy się. Modlimy się tak, jak ojcowie jeszcze nas się modlili. To odebrałam ten T-Mobile, a jutro pojadę zobaczyć dalej na końcu. W różnych czasach. Nie, i w naszych nie czasach ma również krucjaty różańcowe. Nie. Nawiązujemy do tego. Więcej, proszę państwa, no, można się dowiedzieć, patrząc, szukając w internecie na temat różaniec do granic. Modlitwa rozpoczyna się. Ja na razie nie mam nic. Ja o czym innym teraz myślę. Będzie to modlitwa wszystkimi częściami różańca, a więc cztery części różańca. O godzinie 11. Czy dlatego zadzwoni? Bo ja mówię, że ja się pomyliłam do ciebie, a ty już wykorzystujesz każdą sytuację, żeby gadać. No na razie będą, nie jąkaj się. Nam księża biskupi i tego się trzymajmy, ale spróbujmy się już bardzo mocno zmobilizować. Potrzeba tej modlitwy. Polska, jak ktoś powiedział, i to zresztą widzimy, jest wyspą w Europie, wyspą normalności jeszcze, zachowania prawa naturalnego. Polska jest krajem ludzi wierzących w Chrystusa i oby tak było dalej. To jest wyspa i żeby ta wyspa nie została zniszczona, o to się też modlimy. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie, powiedzcie jednej drugiej, Bóg zapłać za zrozumienie, Bóg zapłać za modlitwę. Zobacz. Jakieś dziwne wibracje w tym telefonie, no. Zapraszam Chrystusa w nasz dom. W tajemnic głębiach Twą miłość odkrywam. No nie mogę tego dziada poruszyć, no. Tak, stoi. Powierzam dzieci ich drogi w zastania i by nie wchłonić świat. A tego nie ma, no tak. Matko, matko, rzeczywiście Bogu.
będą miały miejsce uroczystości pogrzebowe świętej pamięci księdza biskupa Kazimierza Ryczana, byłego ordynariusza diecezji kieleckiej. Podczas długiej choroby jako rodzina Radia Maryja otaczaliśmy modlitwą świętej pamięci księdza biskupa Kazimierza, dlatego w tej ostatniej drodze również zachęcamy do wspólnej modlitwy, prosząc o Boże miłosierdzie dla zmarłego pasterza i przyjaciela Radia Maryja. Mszy świętej pogrzebowej w katedrze kieleckiej o godzinie 15 przewodniczyć będzie jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, a homilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik z Przemyśla. Transmisja na antenie Radia Maryja i telewizji trwa. W najbliższy czwartek, 21 września, gościem Radia Maryja i telewizji Trwam będzie prezes Rady Ministrów, pani premier Beata Szydło. Zapraszamy na spotkanie z panią premier w Radiu Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18.15. W Radiu Maryja natomiast rozmowy niedokończone o 21.30. Najbliższy czwartek, pani premier Beata Szydło w Radiu Maryja i telewizji Trwam. W niedzielę 24 września bieżącego roku w Bydgoszczy będą miały miejsce centralne obchody zakończenia roku jubileuszowego 400. rocznicy charyzmatu wincentyńskiego. Uroczystej Eucharystii sprawowanej w bydgoskiej Bazylice Świętego Wincentego a Paulo przewodniczyć będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Jan Ja po prostu się nie mogę przełączyć na normalne SMS-y, nie mogę nic zrobić, a tamtego też nie mogę znaleźć, bo ten messenger to jest jakieś żydowstwo. Ginie ci numer telefonu, giną ci różne, po prostu coś ktoś poniszczył, że nie możesz znaleźć, nic nie możesz zrobić. No. Słuchaj Państwo, Radia Maryja, nie jest myślę, godzina 14. Tylko telefon, ja nie chcę wysłać SMS. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy na serwis informacyjny. Wiadomości przekażą Anna Wusek i Piotr Brzezina. Do końca 2019 roku na tory ma wyjechać pierwszy polski pociąg hybrydowy. Trzy spółki podlegające Agencji Rozwoju Przemysłu podpisały porozumienie o współpracy w tym zakresie. Polski Tabor Szynowy, Przewozy Regionalne i Cegielski to firmy, które rozpoczęły współdziałanie mające na celu budowę szynowego pojazdu hybrydowego. Projekt ma kosztować niemal 30 milionów złotych, a jego realizacja planowana jest do końca 2019 roku. Budowie polskiego pociągu hybrydowego patronują Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ten projekt wpisuje się w założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, mówi wiceszefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz. W czasie, kiedy mamy tak ogromny trend i po pierwsze zainteresowanie pasażerów tym, aby podróżować koleją, po drugie jasno wytyczony również kierunek w transporcie publicznym, jaki stawiamy sobie, jeden z celów, jaki stawiamy w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, aby był to transport po pierwsze zbiorowy, po drugie ekologiczny, no to to jest dla nas ogromne wyzwanie. A zatem cieszę się dzisiaj, że mogę uczestniczyć w uroczystości zawiązania konsorcjum, które za cel postawiło sobie realizację projektu pojazdu hybrydowego. Pojazd będzie mógł się poruszać zarówno po liniach zelektryfikowanych, jak i tych bez dostępu do prądu. Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wskazuje, ta inicjatywa to koło zamachowe zmian, które mogą zajść w polskim przemyśle w najbliższych latach. Te trzy spółki z naszego portfela, czyli Przewozy Regionalne, Polski Tabor Szynowy oraz Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski, to są spółki, które zdecydowały się na współpracę wokół projektu, który jest wypadkową zarówno potrzeb pasażerów, jak i niszą rynkową dostrzeganą przez branżę. To jest realny, potrzebny projekt, on zaspokaja realne potrzeby. Pierwszym odbiorcą pojazdów z napędem spalinowo-elektrycznym będą Przewozy Regionalne. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. PiS odniesie się do propozycji wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, gdy nawet nie można sprawdzić swojego numeru, wiesz, a poczta głosowa się włącza, no. Taki masz orange.
Dziadostwo, jak się patrzy, światła wody, myślowych to, pod ludzi podchodzą, od dupy strony, jak to będzie niszowy, mówi na grenadierów, od dupy strony i po prostu nawet, że nie można swojego numeru, no, sprawdzamy. No jest, gwiazdka, 124 gwiazdka, szczerze chwałą. No coś się stało i nie mogli się tego dokończyć. Czyli tak, coś się stało, nie wiadomo co, zamiast nie możemy tego dokończyć, bo nie mogliśmy tego dokończyć, jeszcze bez sensu zdania. Po wydostku. Firma Orange po wydostku. Dla nauki jest możliwość przeprowadzenia przez uczelnię egzaminów wstępnych na studia oraz zniesienie obowiązku habilitacji, a także nowe zasady finansowania nauki czy zwiększenia kompetencji rektorów uczelni. Nad konkretnymi propozycjami będą dyskutować uczestnicy Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Kongres jest także początkiem konsultacji społecznych nowego projektu. Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by nowa ustawa zaczęła obowiązywać od października 2018 roku. Może ta karta się już skończyła. Liczba dzieci z nadwagą i otyłością stale rośnie. Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, w roku szkolnym 2015-2016 nieprawidłową masę ciała miało co piąte dziecko. Pomimo prowadzenia w szkołach akcji promujących zdrowe odżywianie, nie udało się zatrzymać tej tendencji. Skuteczność programów osłabiał m.in. dostęp do niezdrowych produktów w części sklepików szkolnych, czy też braku urozmaicenia w programach takich jak mleko w szkole. Dlaczego mieliby po ludzku się zachowywać honorowo, na przykład w firmie Orange? Nie mogą się zachowywać po ludzku. Nie mogą zachowywać się honorowo, bo mają okazję po prostu ściągnąć z ciebie pieniądze. I młodzieży, powiedział prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. We wszystkich zbadanych na zlecenie NIK jadłospisach była zawyżona zawartość białka i węglowodanów, a w prawie wszystkich tłuszczów. Prawie wszystkich zbadanych pamięci w telefonie, może dlatego, że brakuje tej pamięci w telefonie. Ilość sodu, w tym w ponad połowie jadłospisów, dopuszczalna norma przekroczona została ponad trzykrotnie. W szkołach, które posiadały własną kuchnię, rodzice znacznie częściej wykupywali obiady swoim dzieciom niż w przypadku żywienia uczniów przez ajenta lub firmę cateringową. Wpływ na to miała głównie cena posiłku, która w przypadku rezygnacji przez szkołę z własnej kuchni wzrastała ponad dwukrotnie. NIK pozytywnie ocenił podejmowane przez szkoły działania edukacyjne. W placówkach prowadzono zajęcia na temat zdrowego odżywiania oraz organizowano prelekcje pielęgniarek czy dietetyków przeznaczone zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. Przypomnijmy, że kontrole przeprowadzono w 20 szkołach i 10 urzędach gmin na terenie województw lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Na koniec przenosimy się za ocean. Prezydent Andrzej Duda jest już w Nowym Jorku. Dziś wygłosi przemówienie na dorocznym zgromadzeniu ogólnym Narodów Zjednoczonych. Wcześniej prezydent weźmie udział w rozpoczęciu debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Następnie będzie miał spotkanie bilateralne z przywódcami. Po południu prezydent Andrzej Duda wystąpi podczas debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia. To jeden z najistotniejszych punktów wizyty prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych, ocenia Tomasz Browarny, politolog. Dodał, że Amerykanie mogą być zainteresowani stanowiskiem Polski, jeśli chodzi o najbardziej palące problemy z punktu widzenia funkcjonowania systemu międzynarodowego. Tak więc można się spodziewać, że ten najistotniejszy chyba punkt wizyty prezydenta Dudy, a więc wystąpienie na forum Zgromadzenia Ogólnego, że tutaj będą podczas tego wystąpienia poruszone właśnie tego rodzaju kwestie. I tutaj już minister Szczerski wspominał, że może to być kwestia na przykład ingerencji w sprawy wewnętrzne, prawda, przez te państwa. Tutaj silniejsze ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw. Także to można się spodziewać, że to będzie taka dość wyraźne nawiązanie do tutaj zarzutów wobec Rosji, która jest oskarżana o ingerowanie w sprawy wewnętrzne różnych krajów, w proces demokratyczny. I można się spodziewać również, że Stany Zjednoczone będą zainteresowane uzgodnieniem tutaj z Polską stanowiska w sprawie najistotniejszych kwestii na arenie międzynarodowej, w sprawie rozwiązania najistotniejszych problemów.
Polski prezydent ma przedstawić najważniejsze cele Polski na rozpoczynającą się 1 stycznia dwuletnią kadencję niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Andrzej Duda będzie miał dziś także okazję do rozmowy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i wiceprezydentem Mike'em Pence'em. Podczas pobytu w ONZ spotka się ponadto z prezydentem Ukrainy Petrom Poroszenką oraz prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę. Prezydentowi w czasie wizyty w ONZ towarzyszy minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który ma w programie serię spotkań dwustronnych z partnerami ze świata. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat trwałość małżeństwa, a szczęście. Naszym gościem będzie pan dr Jacek Polikowski. Początek spotkania, godzina 21.30. Drodzy przyjaciele, współpracownicy Radia Maryja, kochana rodzina Radia Maryja. To nikt inny, tylko rodzina Radia Maryja buduje to radio, telewizję, trwam, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Wszystkie dzieła powstały, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to jest przyszłość, bo kształtowanie młodzieży to jest przyszłość Kościoła, narodu, Polski, ale i przyszłość świata, dobrze formowana młodzież, dobrze kształcona. Wracam do naszej świątyni, która jest w dalszym ciągu budowana, może w innym miejscu powiem, jakie mamy plany, a teraz jest konieczność znalezienia nowego organisty, aby liturgia miała piękną oprawę. Organy będą wspaniałe, już niedługo będzie poświęcenie, o tym w innym ogłoszeniu. Ale pan organista dotychczasowy, bardzo szlachetny człowiek, postanowił odejść do swoich rodzinnych stron. Rozumiemy, rodzinne strony, może i warunki lepsze dla rodziny. W każdym razie szukamy bardzo pilnie organisty. Człowieka wierzącego, człowieka, który pragnie służyć Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, ludziom, który jest również bardzo kompetentny. Organy będą bardzo dobre. Warunki możemy omawiać. Prosimy zgłoszenia swoje, czy może znaleźć kogoś, ale mówię dobrego, dobrego, pod każdym względem. Prosimy, żeby podawać jego dane do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Możecie Państwo namiary znaleźć na telefon, na stronie internetowej. W tej chwili jestem daleko od radia i po prostu nie pamiętam tego numeru, proszę wybaczyć. Szukamy bardzo pilnie organisty. Dziękuję za zrozumienie, za współpracę. 10 minut po godzinie 14 zapraszamy na modlitwę popołudniową. Modlimy się liturgią godzin. Drodzy Państwo, w tej modlitwie też włączmy się w modlitwę tych, którzy teraz trwają przy ciele świętej pamięci księdza biskupa Kazimierza Ryczana w kaplicy seminaryjnej. Za chwilę stamtąd eksporta do katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach i od 15 my również w tę modlitwę włączymy się, będziemy transmitowali z katedry mszę świętą. Kartę trzeba wyjąć. No ale tutaj znowu coś do mnie pika. Marek Jędraszewski. Kto jest z nami? Witam Panie Feliksie. Rozpoczynamy naszą modlitwę. Szczęść Boże Panu. Szczęść Boże. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą.
daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś się postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje. Jestem mały i wzgardzony. Nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Uciski i utrapienia na mnie spadły. Moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień. Daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłon ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie wyrostaczasz już opieki. Wtrąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, zbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy zwamną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, dźwigałem Twoją krosę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zaszczyt mnie otoczyły jego jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie urzeźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Pan zsyła na ziemię swoje polecenia. Szybko mknie Jego słowo. Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapewne za wspólną modlitwę. Dziękuję za połączenie pozdrawiam tych wszystkich, którzy razem się ze mną modlili, a modlił się Felix ze Ściłowic. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na cały dzień, Panie Feliksie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
ciężka robota. Ma wynieść ponad 30 miliardów złotych. Budowa tak dużego hubu lotniczego umiejscowi Polskę na kluczowych szlakach transportowych świata. Roczna liczba podróżnych może przekraczać 100 milionów pasażerów. Nowe zasady rekrutacji na wyższe uczelnie, wydłużenie nauki na studiach zaocznych, większe pieniądze dla doktorantów to jedne z ważniejszych zmian, jakie w szkolnictwie wyższym chce wprowadzić Ministerstwo Nauki. Założenia reformy przedstawione przez wicepremiera Jarosława Gowina zaskoczyły Prawo i Sprawiedliwość. Kongres Nauki był tym wydarzeniem, na którym wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego zaprezentował założenia zmian na uczelniach. Tak zwaną ustawę 2.0 lub konstytucję dla nauki. Uczelnie, świat akademicki potrzebuje nowej ustawy, nie kolejnej nowelizacji, 10. tam już z rzędu dokumentów, które już istnieją, ale nowej ustawy, ustawy, która chce to bardzo mocno podkreślić, zdecydowanie zwiększa autonomię uczelni. Resort nauki zamierza dać uczelniom możliwość prowadzenia egzaminów wstępnych, jednak według projektu w procesie rekrutacji uczelnia będzie musiała uwzględnić również wyniki matur. Wydłużeniu miałby ulec czas nauki dla studentów wieczorowych i zaocznych pierwszego oraz drugiego stopnia o przynajmniej jeden semestr. Planuje się utworzenie tzw. uczelni badawczych. Uczelnie badawcze będą to główne uczelnie w kraju, które mają ciągnąć za sobą, na nich ma ciążyć ciężar tego, aby jak najwyżej miała miejsce jakość kształcenia na uczelniach wyższych. Mówi politolog Tomasz Matras. Bardziej przejrzysty stałby się zakres opłat za studia. Takie dane uczelnia musiałaby podać już w procesie rekrutacji. Późniejsza zmiana tych kwot wiązałaby się z karami finansowymi dla uczelni. Przedstawione propozycje przybliżą polskie uczelnie do zagranicznych standardów, podkreśla politolog dr Grzegorz Piątkowski. Wszystkie zmiany, jakie zapowiedział dzisiaj premier Gowin, zmierzają do podniesienia jakości szkolnictwa na poziomie wyższym. Temu celowi też służy w bardzo znacznym stopniu zwiększenie nakładów na naukę i na szkolnictwo wyższe o 1 miliard złotych w przyszłym roku. Projekt zakłada powołanie nowego organu, Rady Uczelni, która w ponad połowie ma składać się z przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, czyli na przykład wybitnych wychowanków czy wybitnych przedsiębiorców. Rada rozszerzy działalność akademicką, mówi profesor Andrzej Jajszczyk, członek Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Uczelnia będzie realizowała cele, które nie są tylko wewnętrznymi celami pracowników i studentów, ale społeczeństwa jako całości. Jedną z proponowanych zmian dla doktorantów są stypendia doktoranckie. Początkowo mają one wynosić 110% minimalnego wynagrodzenia, zaś po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej 170%. Stypendia te mają być objęte przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jarosław Gowin informuje, że zmianie ulegną także tryby kształcenia doktorskiego. Nowy model będzie oparty na dwóch trybach. Kształcenie w szkołach doktorskich, które zastąpią obecne zbyt wąsko specjalistyczne studia doktoranckie, i kształcenie eksternistyczne, będące ulepszoną wersją doktoratu z wolnej stopy. Likwidujemy niestacjonarne studia doktoranckie. Przedstawiony projekt zmian był zaskoczeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Ten projekt nie jest znany w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Jest to projekt, który powstał na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Ale jak dodaje senator Jan Maria Jackowski, nie jest wykluczone, że projekt wicepremiera może stać się projektem całego rządu. Jarosław Gowin chciałby, aby proponowana ustawa weszła w życie 1 października 2018 roku. Rząd przyjął projekt ustawy rozszerzającej prawa do obrony koniecznej, szczególnie w sytuacji naruszenia tzw. miru domowego. W praktyce chodzi o odstąpienie od skierowania sprawy do sądu i wymierzenia kary osobie, która zaatakowała napastnika wdzierającego się do jej domu, mieszkania czy na posesję. Każdy napadnięty człowiek ma prawo się bronić, ale niekiedy za tę obronę ponosi poważne konsekwencje. Jest skazywany nawet na więzienie. Dlatego rząd wprowadza zmiany w kodeksie karnym dotyczące tak zwanej obrony koniecznej, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ważne jest to, aby osoba broniąca się wiedziała, że no jeżeli nie użyje zabił sposobu obrony, czy a policja, obrony w czasie, a policja nie pomogła w za przekroczenie tejże obrony, to nie poniesie negatywnych konsekwencji prawnych, nie będzie ciągana po sądach, nie trafi do aresztu, nie zostaje skazana i nie trafi do więzienia. Zgodnie z zasadą, że mój dom jest moją twierdzą, działa prawodawstwo anglosaskie, na które polski resort sprawiedliwości chce się powołać. W krajach anglosaskich osoba skutecznie broniąca się nie jest sprawcą przestępstwa. To jest proste nawiązanie do koncepcji anglosaskich prawa.
sprawie, ale jest ono konieczne naszym zdaniem z uwagi na niewłaściwą praktykę, jaka ma miejsce w polskich sądach i prokuraturach, nierzadko. Do propozycji rządu z dystansem podchodzi opozycja. Granice obrony koniecznej zostały rozszerzone w poprzednich kadencjach, wystarczy tylko umiejętnie korzystać z wypracowanej formuły, podkreśla były minister sprawiedliwości Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Mamy do czynienia ze złą interpretacją prawa przez prokuratora generalnego. Przecież Zbigniewowi Ziobrze podlegają wszyscy prokuratorzy w Polsce. Wystarczy, żeby w sposób odpowiedni zarządzał prokuraturą, żeby prokuratorzy wiedzieli, jak interpretować prawo. Nie szukajmy przykładów z sufitu, bo tak to można każdą ustawę skrytykować, doszukując się przykładów z sufitu, i posłowie Platformy Obywatelskiej nie zrobili nic przez 8 lat swoich rządów, wcale się nie zajmując kwestią osób napadniętych w takim kierunku, jak myśmy to zrobili oczywiście, i twierdzenia, że coś było robione w przeszłości, są po prostu nieprawdziwe. Odpowiada wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wielu ekspertów liczy, że nowe przepisy przyczynią się do spadku przestępczości. Prawo ma zawsze oddziaływanie psychologiczne, podkreśla dr Michał Skwarzyński. Jeżeli będzie przekaz medialny, że obrona konieczna jest szersza, no to każdy przestępca kalkuluje, czy mu się opłaca popełnić przestępstwo na przykład związane z włamaniem do domu, mając świadomość, że na przykład taka osoba lepiej zna położenie swojego domu, może mieć jakiś rodzaj broni, może się skutecznie obronić. Zmiany idą w dobrym kierunku, podkreśla adwokat Henryk Lipski. Na pewno idą w dobrym kierunku i uważam, będzie stwarzało po stronie odpierającego zamach, czyli działającego w obronie koniecznej, większą pewność siebie, większą, że będzie działał, że działa w sposób bezkarny. Strona polska jest gotowa wstrzymać wycinkę Puszczy Białowieskiej. Taka informacja została podana do opinii publicznej przez delegację Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego po spotkaniu z przedstawicielami resortu środowiska. Jednak jak podkreślają przedstawiciele ministerstwa i dyrekcji lasów państwowych, takiej deklaracji nie było. To duże nadużycie unijnych przedstawicieli. Delegacja Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego przebywająca od poniedziałku w Polsce poinformowała podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej dla mediów, że strona polska jest gotowa do wstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. I understood the reaction from the governmental side. Zrozumiałem, że strona rządowa jest otwarta i gotowa uszanować decyzję, że są gotowi zastosować się do rozwiązań przejściowych. Mówi szef delegacji Parlamentu Europejskiego Alois Peterle. W rozmowie z dziennikarzami także europoseł PSL Andrzej Grzyb potwierdził, że wycinka drzew wstrzymana ma być jeszcze dziś. 28 lipca bieżącego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce wstrzymać wycinkę puszczy do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Until they come up with their final decision. W lipcu Trybunał wypowiedział się bardzo jasno, że zanim zostanie podjęta decyzja ostateczna, musi zostać wstrzymana wycinka. Kiedy zapytaliśmy o oficjalną reakcję, Lasy Państwowe powiedziały, że tak, oczywiście będą postępowali zgodnie z tą decyzją. Tak nas zapewniono. Powiedział europoseł z frakcji Zielonych Bas Eickhout. Na konferencji zabrakło jednak przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Lasów Państwowych, ponieważ jak się okazało, na tę konferencję nie zostali zaproszeni, bo gdyby byli zaproszeni, to by natychmiast zdementowali wypowiedzi o wstrzymaniu wycinki chorych drzew. Takie stwierdzenie z moich ust, ani z ust pana dyrektora Tomaszewskiego, który ze mną był na tym spotkaniu, nie padło. Być może, że to jest pewne przekłamanie. Mówi wiceminister środowiska Andrzej Szpeda-Lewandowski. To duże nadużycie, dodaje dyrektor Lasów Państwowych, doktor inżynier Konrad Tomaszewski. Ja z najwyższym zdziwieniem dowiaduję się, że organizacje ekologiczne z prezentacji strony oficjalnej wywiodły wniosek, że oto Lasy Państwowe czy minister środowiska zobowiązał się do bezwzględnego zaprzestania usuwania drzew w imię kształtowania bezpieczeństwa publicznego czy w imię realizacji planów zadań ochronnych. Tam takich deklaracji nie było. To jest nadużycie. Szkoda, że strona rządowa nie została zaproszona na konferencję. Ministerstwo Środowiska zorganizowało swoją konferencję prasową, na której dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wyraził żal, że w delegacji Parlamentu Europejskiego nie było ekspertów. Nie było możliwości wysłuchania
żadnej wypowiedzi ze strony świata nauki, tej części świata nauki, która reprezentuje zgoła inne poglądy niż wypowiadający się naukowcy. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w toczącym się przeciw Polsce procesie w sprawie wycinki chorych drzew w Puszczy Białowieskiej otrzymał od Komisji Europejskiej wniosek, którym to komisja domaga się kar finansowych dla Polski i natychmiastowego wstrzymania wycinki. Wniosek ten trafił już do resortu środowiska. Ministerstwo ma teraz 4 dni na odpowiedź. Szereg inwestycji w polską gospodarkę wodną. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska informuje o swoich projektach ukierunkowanych na oczyszczanie wód oraz zmniejszenie ryzyka powodziowego. Obok NFOŚ-u liczne działania podejmuje resort środowiska. Tutaj celem jest ustanowienie krajowego regulatora cen wody. Nowe prawo wodne oraz plany i inwestycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Między innymi takie tematy podejmowano w trakcie konferencji zatytułowanej Woda, skarb i zagrożenie. Braliśmy udział w finansowaniu budowy i modernizacji ponad 1500 oczyszczalni ścieków. Braliśmy udział w finansowaniu ponad 140 tysięcy kilometrów kanalizacji. Wszystko po to, by czynić wodę czystszą i zdatną do picia. Szereg inwestycji podejmowanych przez fundusz wyliczał jego wiceprezes, doktor habilitowany Roman Wójcik. Między innymi oczyszczalnie ścieków Czajka, stację uzdatniania wody w Bożencinie czy zbiornik Zegrzyński. Działalność funduszu nie zatrzymuje się jednak tylko na oczyszczaniu wód. NFOŚ prowadzi szereg inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym, tłumaczy jego prezes doktor inżynier Kazimierz Kujda. Tutaj wymienię takie projekty jak Świnna Poręba, gdzie udział w finansowaniu Narodowego Funduszu sięgał miliarda złotych. Tak jak zbiornik przeciwpowodziowy, a w zasadzie polder Racibórz, Nysa Kłodzka, no i wiele innych. Obecnie realizowanych jest kilkadziesiąt projektów. Szereg z nich ma także zmniejszyć zagrożenie suszą. Ręka w rękę z Narodowym Funduszem działa także Ministerstwo Środowiska. Tutaj celem jest nowe prawo wodne i ustanowienie regulatora cen wody, podkreśla wiceszef resortu Mariusz Gajda. Ten regulator być może spowoduje w części przypadków, że nawet ta cena za wodę ulegnie zmniejszeniu. Bo będzie kontrola, a przynajmniej nie ulegnie zwiększeniu, bo będą się samorządy bały, że ta taryfa nie zostanie zatwierdzona. Regulator ma być odpowiedzią na działania niektórych samorządów, które w ocenie ministerstwa często szukają pretekstów, by w sposób nieuzasadniony podnosić ceny wody. W trakcie najbliższych 2 lat resort środowiska nie przewiduje żadnych podwyżek. Pożegnaliśmy świętej pamięci księdza biskupa Kazimierza Ryczana. Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się dziś w Kielcach. Świętej pamięci ksiądz biskup Kazimierz Ryczan był wieloletnim ordynariuszem diecezji kieleckiej, duszpasterzem ludzi pracy i wybitnym naukowcem. Był także bezkompromisowym obrońcą Kościoła i ojczyzny. Zawsze stawał w obronie życia i rodziny. Był także przyjacielem Radia Maryja. Takiego pasterza, wiernego i roztropnego, mądrego i odważnego dzisiaj żegnamy, podkreślał ordynariusz diecezji kieleckiej ksiądz biskup Jan Piotrowski. Dziś w Kielcach odbyły się główne uroczystości pogrzebowe. Mszy świętej pogrzebowej w kieleckiej bazylice katedralnej przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, a homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Lubił pomagać w trudnych sytuacjach. Dlatego zdecydowanie też bronił Radia Maryja i telewizji Trwam, doceniając potrzebę wolnego głosu o pełnej niezależności i ortodoksji katolickiej. Głos społecznika i pasterza księdza biskupa Kazimierza Ryczana był potrzebny i cenny w wielu sytuacjach, podkreślał arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Szczególnie ważny był w próbach wygaszania Polski, kiedy słyszeliśmy, że polskość to nienormalność, kiedy nawoływano do zerwania z przywiązania do tradycji i chrześcijańskiej kultury narodu, kiedy antyklerykalna propaganda próbowała usunąć Boga i Boże prawa z życia w Europie i naszej ojczyzny. Niejednokrotnie cała Polska wsłuchiwała się w słowo biskupa Kazimierza i była mu wdzięczna za ducha odwagi. Za ofiarną posługę wobec Boga, Kościoła, ojczyzny i bliźnich w specjalnym liście dziękował prezydent Andrzej Duda. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej składam hołd dla zasług świętej pamięci
księdza biskupa Kazimierza Ryczana. Polski Kościół, polskie życie społeczne tracą dziś wybitnego pasterza, napisała w specjalnym liście premier Beata Szydło. Żegnamy dziś Jego Ekscelencję, księdza biskupa Kazimierza Ryczana, zatroskanego pasterza diecezji kieleckiej, autorytet naukowy i moralny, orędownika troski o chrześcijańskie fundamenty polskiego dziedzictwa. Świętej pamięci ksiądz biskup Kazimierz Ryczan zmarł 13 września w Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Odszedł do domu Pana w 79 roku życia, 55 roku kapłaństwa i 25 roku biskupstwa. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Dziś w nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami mgła. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, na południu, wschodzie oraz w centrum okresami deszcz, na południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 6 stopni na Pomorzu do 10 w centrum i 12 stopni na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z północy i wschodu, tylko na północnym zachodzie słaby, zmienny. Jutro na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego i tam deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami deszcza na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna na obszarze od Śląska Opolskiego, Górnego i Małopolski przez centrum kraju po Warmię, Mazury, Podlasie i Suwalszczyznę od 12 do 15 stopni. Na pozostałym obszarze od 15 do 18 stopni. Wiatr słaby na zachodzie zachodni, na północnym wschodzie wschodni, a na pozostałym obszarze północnym. W rejonach burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i nieznacznie wzrośnie. Także przestań tutaj marudzić, tylko do roboty. Proszę Państwa, zaraz będzie o Maryi, zaraz będzie pieśń, nie wiadomo o kim, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami, nie przejmować się tam głupotami, co gadają mohery. Mohery wiadomo, że gadają. Jak w czasie Jezusa. W naszym dzienniku kulinarne porady siostry Teresy. Smaki jesieni zamknięte w słoiku. Przetwory ze śliwek. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Już za chwilę na antenie Radia Maryja druga część rozmów niedokończonych z udziałem ministra środowiska pana profesora Jana Szyszko oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych pana doktora Konrada Tomaszewskiego. Temat, który podejmujemy, to spór o Puszczę Białowieską. Zanim rozmowy niedokończone, chcemy naszą wdzięczność wyrazić tym wszystkim spośród Państwa, którzy wspieracie Radio Maryja i dzieła przy nim powstały. To dzięki Wam możemy realizować różnego rodzaju programy, możemy zapraszać różnych gości, możemy podejmować tak rozmaite tematy. Za to wsparcie wymiaru duchowym poprzez ofiarowanie cierpienia, dobrego słowa, ofiarowanie modlitw, ofiarowanie dobrych uczynków, intencji radia oraz tych wszystkich dzieł, które przed nim powstały, jak również za wsparcie w formie daru serca przekazanego na rzecz radia. Za każdą formę wsparcia serca Bóg zapłać. Naszą dzisiejszą wdzięczność chcemy złożyć na ręce ofiarodawców z Tomaszowa Mazowieckiego, którymi są m.in. pani Anina Wojda, pani Eugenia Linz, pani Janina Kmita, pani Janina Zadrożna, pani Elżbieta Gani, ciągle ten Marek chce. Ciągle on chce. Ciągle mu brakuje. Ciągle mu źle. No jak my coś opowiadamy krytycznie, bo to wiadomo, że do prawdy, to trzeba też krytycznie, no to my naprowadzamy, my poprawiamy, że tak powiem. Oraz pani obsesowo, Magda, że my chcemy, żeby było lepiej. W tym celu, bo klient zawsze nasz pan. No to po prostu, jeżeli ktoś mówi, że w tej restauracji źle przypiekają kotlety, że są spalone, że śmierdzące, no to po to, żeby
jakość, standardy w restauracji tej się poprawiła, jeżeli on nie chce, żeby standardy się poprawiły. A może się pogorszyły do końca, czy no to źle. No to źle. Tutaj proszę Państwa, taka piosenka Anna Maria z XX wieku jeszcze. Po co to komu puszczać taką piosenkę w sensie, żeby ludzi zasmucać, bo ona smutną miała twarz i takie pieprzenie, że katolicy jakby nie rozumieją tego, że puszczając taką piosenkę, to oni jeszcze bardziej ludzi zasmucają, no bo tak, no przynajmniej piosenka nie jest do tańczenia. I puszczają Anna Maria, czerwone gitary, przed 50 latami, prawda, zlikwiduje. Poza dziadowski sposób myślenia. No. Ja wiem, że można i puścić czerwone gitary i wszystko, ale oni mają predylekcję w Radiu Maria puszczać właśnie czerwone gitary albo jakieś żydowskie. Marka Grechuta, pieśni utwory z Krakowa. Korzystając z wiedzy nabytej, jakże nie jest to mafia żydowsko-watykańska, skoro proszę Państwa, oni wracają do czasów nawet komunizmu, że przeciwnicy zarzucają Kościołowi katolickiemu wracanie do komunizmu. Komunizm rozmnaża się w ten sposób, że z jednego drzewa może zarazić 30 kolejnych drzew. No myśmy postulowali, wytnijmy to gniazdo, zlikwidujmy to gniazdo. No nie, ruch ekologiczny już w 2007 roku, pewna organizacja powiedziała, należy to zostawić, bo tego świerka jest za dużo w Puszczy Białowieskiej, niech ten kornik ukształtuje właściwy stan ilościowi świerka w Puszczy Białowieskiej. I tak to się stało. No i oczywiście... Ja mam pytanie, jeżeli tak wejdę. Tak. Jeżeli w innym miejscu, takie innym miejscu Polski, w innych lasach, coś takiego zdiagnozowano by, zlokalizowano takie gniazdo, jak się leśnicy zachowują, jakie działania możecie albo podejmujecie? Taka stara zasada, należy uciekać przed kornikiem, a nie podążać za kornikiem, więc gradacja kornika nie jest jakimś zjawiskiem zupełnie nowym czy niezwykłym. W Puszczy Białowieskiej o tyle mamy do czynienia z nowością, że przebieg tej gradacji przerasta wszelkie dotychczasowe doświadczenia. Teoretycznie już powinna ona się dawno skończyć, a ona się rozwija i coraz bardziej nasila. Tam, gdzie takie gradacje wystąpiły, a one występowały i w Beskidzie, i w Górach Izerskich, tam leśnicy wiedzieli, co należy robić. Po prostu należy uciekać przed kornikiem, wycinać drzewa opanowane przez ten owad, i wywozić te drzewa. Jak długo taka walka trwa? No, taka walka trwa i kilka lat czasami, jeżeli się, jak mówimy, wypuści kornika. Jeżeli się natychmiast zareaguje, to ona może trwać bardzo krótko. Także odpowiadając ojcu na to pytanie, no trzeba stwierdzić, że my doskonale wiedzieliśmy, co trzeba robić w Puszczy Białowieskiej, tyle, że nam w 2007 roku nie pozwolono. Ale mimo to plany urządzania lasu były tak skonstruowane, że do 2011 roku leśnicy panowali. Mimo wszystko, że wypuszczony został kornik, że nie zlikwidowano, to pierwsze gniazdo nie zostało zlikwidowane, realizując plan urządzania lasu, wywoziliśmy, że tak powiem, drewno świerkowe opanowane przez kornika, systematycznie zmniejszał się, co prawda, udział świerka w drzewostanie i dobrze, bo w ten sposób drzewostan stawał się coraz bardziej zbliżony do natury, ale jednocześnie nie następowała katastrofa. W 2011 roku, ulegając naciskom ekologicznym, zmniejszono radykalnie poziom użytkowania, jak my mówimy, głównego lasu, czyli wycinki drzew, w tym wypadku sanitarnej wycinki drzew. No i eksplozja kornika nastąpiła natychmiast. Nastąpiły wielkopołaciowe wypady drzewostanu świerkowego i tu już nie było zabawy. Tu już trzeba było przystąpić do działań. I tak też się stało. My mówimy o tym, że Puszcza Białowieska ma 60 tysięcy hektarów, z czego 10 tysięcy stanowi Białowieski Park Narodowy. Parku Narodowego nie ruszaliście i nie ruszacie. Bo nie możemy, dlatego że Park Narodowy jest oczywiście już poza jurysdykcją, poza oddziaływaniem
Lasów Państwowych. Park Narodowy jest kierowany przez Dyrekcję Parku Narodowego. Oczywiście ten Park Narodowy jakby składa się z dwóch części. Ze ścisłego rezerwatu, gdzie nie wolno dokonywać żadnych zabiegów, i z rezerwatów częściowych, gdzie pewne czynne działania ochronne są dozwolone. Nawiasem mówiąc, w tymże Parku Narodowym była gradacja kornika, ona zniknęła wraz ze zniknięciem wszystkich świerków. Tam trochę były inne siedliska i są inne siedliska niż w części gospodarczej. I czasami jak się mówi, no w Parku Narodowym nie ma problemu. No nie ma problemu, bo świerk już wypadł od kornika. To i nie ma problemu. Mówimy siedliska przyrodnicze, jak też i zwierzęta, ptaki, tak? Tak, tak. No bo tutaj ojciec pyta o takie zagadnienie, które związane jest z ideą obszarów Natura 2000. Zresztą sama ta idea jest ciekawa. One są i w parku, i w Nie, puszczy? Park Narodowy jest rezerwatem. Wyłączony jest, tak? Obszar naturowy rozciąga się na część gospodarczą, przede wszystkim Puszczy Białowieskiej, obszar Natura 2000. Ale chcę powiedzieć rzecz taką, że w ogóle idea obszar Natura 2000 jest ciekawą ideą, bo jaka jest geneza obszarów Natura 2000? Ona wiąże się z procesem industrializacji, jaki na Zachodzie miał miejsce po II wojnie światowej. W ramach realizacji planu Marshalla dokonano wielkiej przebudowy infrastrukturalnej tych terenów i zorientowano się, że zniknęła różnorodność biologiczna, i tam, gdzie ona jeszcze została, ustanowiono obszar Natura 2000, obszary Natura 2000. Tak się zrodziła ta idea obszarów Natura 2000, i tutaj jest duża różnica między sytuacją w Polsce a na Zachodzie, bo u nas nigdy tej różnorodności biologicznej nie zniszczono na tyle, żeby ją enklawowo chronić. Ale myśmy oczywiście po wejściu do Unii musieli przyjąć te dyrektywy ptasie, siedliskowe, a tak naprawdę w Polsce póki co cała Polska może być uznana za wielki obszar Natura 2000. Myśmy mieli wielką szkołę ochrony przyrody. Nigdy nie zlikwidowaliśmy, dzięki tradycyjnemu rolnictwu, dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej, nie zlikwidowaliśmy różnorodności biologicznej, no ale skoro weszliśmy do Unii, musieliśmy te dyrektywy implementować. I taka jest historia tej idei, tyle że w obrębie obszaru Natura 2000 trzeba prowadzić czynną ochronę przyrody. Ona jest zdefiniowana w ramach planów zadań ochronnych, i te plany zadań ochronnych są realizowane właśnie metodami nieaktywnej gospodarki leśnej, i to się dzieje. To się dzieje do dzisiaj. Czyli nie pozostawia się lasu samego sobie, tylko się w sposób czynny... Ależ oczywiście. Tutaj pytanie ojca jest niezwykle ciekawe, bo dotyczy tak zwanej fragmentaryzacji obszarów leśnych, jakie w dziejach historycznych, w historii dziejowej, że takiego neologizmu użyję, Europy i wszędzie na świecie nastąpiła fragmentaryzacja obszarów leśnych. Kiedyś Europa była pokryta, część północna, olbrzymim, niekończącym się obszarem leśnym. I tam rzeczywiście można, las było, gdy tam areał wynosił miliony hektarów, pozostawić samemu sobie, i wtedy taki rozpad drzewostanu od kornika można byłoby uznawać za proces pierwotny. Te obszary wylesione przez kornika zabliźniłyby się przy takich olbrzymich obszarach, ale gdy mamy do czynienia z lasem podlegającym fragmentaryzacji, ojciec powiedział, że po naszej części to jest 60 tysięcy hektarów, to jest fragment, to jest wyspa. Tam nie ma miejsca dla takich pierwotnych zjawisk jak rozpad kornika. Ten rozpad kornika to już nie jest proces pierwotno-naturalny, to jest proces nowotworowy, i tylko przy aktywnej czy nieaktywnej gospodarce leśnej można w ramach sfragmentaryzowanego lasu kształtować różnorodność podobną do różnorodności pierwotnej, tylko w takiej miniaturze, gdzie taki zrąb, powierzchnia odnowiona przypominają w układzie pierwotnym olbrzymie areały, które wypadają od pożarów, od kornika, od wiatru. Proszę zobaczyć, co natura potrafi zrobić. Odwołujemy się w tej chwili do, gdy mówię te słowa, do klęski, która wystąpiła na terenie Borów Tucholskich. Tam wiatr zniszczył za jednym pociągnięciem 80 tysięcy hektarów lasu. Co się dzieje w Puszczy Białowieskiej? W wyniku gradacji drzewostan się rozrzedza, staje się bardzo podatny na siłę wiatru. Bodaj 2 tygodnie temu przeszła przez Puszczę Białowieską burza.
I co się stało? 20 tysięcy metrów sześciennych drzew, także liściastych, ten wiatr, który z łatwością dorożył.